Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do Niego i oddając pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za Nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza, bo sobie mówiła: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł: Ufaj, córko, Twoja wiara Cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył flecistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Bohaterami dzisiejszej Ewangelii są dwie kobiety. Jedna to 12-letnia dziewczynka, córka Jaira, zwierzchnika synagogi. Jest jeszcze i druga kobieta, która przez 12 lat cierpi na krwotok. Pierwsza przed momentem zmarła. Druga, zważywszy, że krew w Biblii oznacza życie, a upływ krwi oznacza agonię, od 12 lat powoli obumiera. Pomiędzy tymi historiami jest jeszcze więcej podobieństw. Starsza kobieta ma wiarę, że same dotknięcie się płaszcza Jezusa zapewni jej powrót do pełni zdrowia, chociaż była już u niejednego lekarza i nikt nie mógł jej pomóc. W drugim przypadku także mamy wiarę Ojca, który jest przeświadczony, że dotyk Jezusa przywróci ukochanej córce życie. Czy wierzę, tak jak Jair albo owa kobieta, że tylko w Jezusie jest życie, że tylko w Nim jest pełnia życia? Wiara to nie deklaracja albo jakieś uczucie, ale głębokie wewnętrzne przekonanie, że nawet jeśli wszystko dookoła zawiedzie, jest Jezus, który nigdy mnie nie zawiedzie, w którym zawsze jest mój ratunek. Wiara to przeświadczenie tak głębokie, że jest w stanie przywrócić życie umarłym. Życie wieczne bierze swój początek z wiary. Nie ma życia wiecznego bez wiary. Wiara rodzi życie, którego jedynym źródłem jest Bóg. Chcemy życia, pragniemy żyć, ale czy życie wieczne jest dla nas cenniejsze od życia doczesnego? Czy pragniemy życia wiecznego, życia z wiary?